Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Maciej Stawiński odchodzi z Wiktorii. Ikona ostrzeszowskiej piłki trenuje od kilku dni w Zewce Kobyla Góra. Gdzieś na pewno jakaś część ludzi, która o tej informacji się dowiedziała dopiero jakby w poprzednim weekendzie, pewnie niektórzy się zdziwili. Głównie osoby, które są związane bardzo mocno z piłką nożną, to wiedziały już o tej sytuacji od tygodnia, więc mój występ w sobotę nie był zdziwieniem. Dlaczego taki krok? No, myślę, że gdzieś tam w dużej przyczynie gdzieś zaistniały sprawy osobiste, gdzieś w pewnych tematach niedogadanie się, mówię w kwestiach osobistych na linii klub ja, no i taka decyzja. Klub ja to znaczy trener ty? Nie, tak bym nie powiedział w pewnym sensie, bo trener ma każdy swoją wizję i tak dalej. Myślę, że tu też chłopacy wykonują bardzo dobrą pracę, nawet widać, że za mną mają trening, więc myślę, że nie o to chodziło. Maciek, przyznam szczerze, nie dowierzam, bo ty masz serce z herbem Wiktorii Ostrzeszów i ty byś nie odszedł tak od, bo chciałem grać się całe życie w Zewce Kobyla Góra. No wiadomo, może i tak, no ja jestem wychowankiem Wiktorii, zawsze będę miał ją w sercu, zawsze będę jej blisko, w jakikolwiek sposób będę mógł jej pomóc, tak to będzie. Ale no powiem tak, jak zawsze czas mówi, że kiedyś wszystko się kończy, więc na tą chwilę mój etap we Wiktorii się zakończył. Nie mówię nigdy, że nie wrócę w różnej postaci, że tak powiem. Kiedy mówimy o Wiktorii, to te łzy rozumiem z mrozu, tak? No możliwe, że tak. No wiadomo, mamy gdzieś w sercu. Spędziłem tu kupę dobrych lat. Nigdy nie było na tyle źle, żeby ten klub opuszczać, bo zawsze trzeba im pomagać i starałem się zawsze całe życie, jak tu byłem. Te lata, które tu spędziłem, zawsze im pomóc, jak tylko potrafiłem. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.